Jednym ze sponsorów odcinka jest Trola.pl. Używając przy zakupach kodu Wojtek, czyta, nie dostaniecie żadnego rabatu, ale dzięki Waszym zakupom właściciel sklepu przeznaczy 5% wartości Waszego koszyka na wsparcie kanału. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj, e, to dzisiaj, dzisiaj już drugi właściwie nagrywam odcinek, ale to nic. LZKMy kościany noże. Kościany Noże to zakon o nieznanej fundacji i początkach, ostatnio to trochę trywialnie brzmi, nieznana fundacja, nie wiadomo skąd pochodzą, nie wiadomo o co chodzi. Nieznanej fundacji i początkach zapamiętany przez, przez wyższe kręgi imperialnych funkcjonariuszy i oficerów z uwagi na jego uczestnictwo w kampanii Nusquam Fundimentibus przeprowadzonej około 941 roku 41 milenium. W tej kampanii na prośbę inkwizytor Amberly Vale z Ordozinos kościany noże miały asystować imperialnej ekspedycji ratunkowej na pokładzie swojego krążownika uderzeniowego. Ekspedycja miała za cel wzmocnić pozycję 5, 9, 5, 597 Regimentu Lodowych Wojowników Walhalli i pierwszego Nuskłańskiego Regimentu na Nuskłam, gdzie siły Astramilitarum ledwo utrzymywały linię frontu w walce z tyranidami. Krążownik uderzeniowy zakonu nie pojawił się jednak na czas. W międzyczasie Kajfas Kain, komisarz przypisany do 597. Regimentu i jego doradca Ferik Jurgen zdołali zdetonować stację geotermalną w mieście stołecznym planety Prima Delving, dając początek erupcji wulkanu, która podpaliła fragment statku roju znajdującego się w samym centrum miasta. Po tym zwycięstwie zagrożenie ze strony tyranidów w Zatoce Damoklesa zostało zażegnane. Thunderhawk kościanych noży uratował Kaina i Jurgena z powierzchni lodowego świata, a sami Astartes zapewnili im bezpieczeństwo. Tyle informacji jest na temat kościanych noży. No to cóż, kończymy odcinek i zapraszam Was do słuchania następnych. Trzymajcie się. Do następnego razu, cześć. Wejdź na patronite i przyj projekt.